Cześć wszystkim, z tej strony Tomek. Witam po kolejnej krótkiej przerwie od nagrywania, która była spowodowana egzaminami i obroną pracy licencjackiej. I wreszcie udało mi się to wszystko zakończyć z bardzo dobrym wynikiem i jestem naprawdę zadowolony. Postanowiłem sobie, że dzisiaj jest dobry czas, żeby coś nagrać i spróbować swoich sił w tak zwanym daily vlogu. I no cóż, no zapraszam do oglądania. Jest bodajże wtorek, kiedy to nagrywam. Godzina około chyba 7:40 i za niedługo jadę na badanie krwi, bo mam za niedługo rezonans, także muszę zrobić kreatyninę. Badanie krwi. Zanim w ogóle wyjadę, to jeszcze się trochę ogarnę. Jestem w ogóle trochę niewyspany. Nie, pospałem ze 3 godziny dzisiaj, bo miałem jakiś taki problem, żeby zasnąć. Także pierwsze co teraz zrobię, to pójdę i sobie założę soczewki, bo nie będę szedł w okularach, bo wolę chodzić w soczewkach. No dobra, no to zakładamy. Tak odnośnie mojej pracy licencjackiej, temat mojej pracy brzmiał analiza procesów nazewniczych stosowanych w nazwach trików deskorolkowych, bo jakżeby inaczej. Miałem ten fajny zaszczyt, że pisałem o czymś, o czym lubię, nie? Ogólnie to moja praca została oceniona na bardzo dobry, a cała obrona poszła mi na 4,5, bo było trochę ciężko odpowiadając na te pytania, jakie tam miałem na tej obronie. Nie cierpię zakładać, gdy jestem zaspany, bo wtedy tak trochę mnie piecze. No i do tego jeszcze moja praca licencjacka została wyróżniona. Także kolejny sukces. No i zostałem jeszcze nominowany do takiej nagrody, której nazwy niestety nie powtórzę na chwilę obecną, bo sobie zapomniałem, jak się nazywa. Ale zostałem nominowany do takiej nagrody, która jest na mojej uczelni. Także super. No, założone i od razu lepiej. Ja tylko muszę tutaj trochę poprawić, bo we mnie gryzło. No, ale od razu inaczej, inny świat jest, jak się tak patrzy. W ogóle jak pierwszy raz założyłem soczewki, to w ogóle byłem w szoku, że ja tak wyraźnie potrafię widzieć. Pamiętam, że było coś takiego, że popatrzyłem się na drzewa, tak w oddali, i jak te wszystkie tak liście, wiecie, wiatr wiał i te wszystkie liście tak się ruszały, a ja po prostu nie mogłem w to uwierzyć, że tak wyraźnie widzę i że je widzę wszystkie. Dobra, czas ubrać się i pójść na badania. No, jestem już gotowy i za niedługo będę wychodzić na te badania krwi. I po tonie mojego głosu można wywnioskować, że jestem już trochę bardziej rozbudzony i w ogóle jakiś taki bardziej żywy. Ale zanim jeszcze wyjdę, chciałem wam powiedzieć o takiej rzeczy, która się wydarzyła jakieś 3 dni temu. Otóż 3 dni temu moja opaska informująca o tym, że mam stwardnienie rozsiane, się po prostu zniszczyła i muszę sobie zamówić kolejną, bo przyznam się wam, że chodząc tak teraz kilka dni bez tej właśnie opaski, czuję się jakoś tak dziwnie i trochę mniej bezpiecznie, że tak to mogę określić. Także nowa opaska jest już zamówiona i przyjdzie mi chyba w środę, o ile się nie mylę. No ale dobra, bez zbędnego gadania. Czas iść wreszcie na badania. Jestem prawie na miejscu. Ciekawe, ile osób będzie. Mam nadzieję, że nie jest bardzo dużo osób. Dobra, jestem już po badaniach krwi. Kolejka nie była aż taka długa, ale musiałem odczekać jakieś 20 minut. Teraz idę się
wybrać na kawę do swojego ulubionego lokalu koło mojej uczelni, byłej uczelni, chyba tak to muszę teraz powiedzieć, a potem chyba na jakieś zakupy i w sumie do domu. No teraz zrobiłem to trochę inaczej, najpierw byłem na zakupach, a teraz idę dopiero na kawę. Flat white na podwójnym, standardowo. Dobra, wypiję to i lecę do domu. Dobra, jestem już w domu i powiem szczerze, że jestem w sumie dalej zmęczony, mimo tego, że wypiłem tą kawę. Muszę chyba odczekać jeszcze zanim zacznie działać. Mam kilka planów na dzisiaj, więc tak, o 18 idę do psychologa, więc jest jeszcze jakieś 7 godzin do tego wyjścia, do tej wizyty. I tak, mam zamiar trochę posprzątać w pokoju i poczytać potem jakieś książki, albo ewentualnie wyjść na dwór, chwilę pojeździć na desce, ale wydaje mi się, że to będzie chyba niedobry pomysł, bo zaczyna się robić ciepło, a jak wiadomo, ja się czuję, znaczy no osoby ze SEM-em się czują gorzej, gdy jest ciepło, tak, i nie chcę jakoś tak zbytnio ryzykować, a poza tym nie czuję się dzisiaj zbyt dobrze na jeżdżenie, więc też nie chcę się denerwować, bo po co się mam denerwować, jak nie będzie większej rzeczy wychodzić. No, więc chyba to spędzę po prostu ten dzień na sprzątaniu, czytaniu i może sobie, nie wiem, pogram w coś czy cokolwiek. Mam w ogóle do nadrobienia kilka książek, których w ogóle nie czytałem od dawna, bo znaczy przerwałem czytanie, ponieważ byłem zajęty pisaniem pracy licencjackiej. No i taka jedna osoba mi doradziła, żebym nie czytał w ogóle jakichś takich książek, wiecie, no bo ja generalnie lubię weird fiction, czyli Lovecraft, Poe i no nie wiem, na przykład Blackwood, takie właśnie krótkie historie, krótkie horrory. No i mi taka osoba doradziła, żeby lepiej tego nie czytać, tylko się zająć po prostu pracą licencjacką. No i w sumie tak zrobiłem i się tym zajmowałem, więc przestałem czytać. I mam chyba kilka książek do nadrobienia. Chyba z 5 albo 6. Nie no, chyba 5. No, także wydaje mi się, że dzisiaj będzie dobry czas, żeby poczytać trochę. Dobra, w sumie posprzątałem już cały pokój. W międzyczasie zadzwonił do mnie znajomy zapytaniem, co tam u mnie. Bardzo cię pozdrawiam, Karol. No, można powiedzieć, że już wszystko posprzątałem w pokoju i jest okej. Trochę się odciągałem z tym, bo jak się tak położyłem na chwilę na łóżku, to tak przeleżałem pół godziny, 45 minut, nawet sam nie wiem ile. Jest już 13, jeszcze 5 godzin do wizyty u psychologa. I w sumie nie będę teraz czytał, tylko weźmę sobie, porobię ćwiczenia PNF na nogi i może trochę mi będzie się lepiej później chodziło. Tak gdzieś myślę ćwiczyć pół godziny, potem przerwa i potem znowu pół godziny i potem chyba się wezmę za czytanie czy coś. Dobra, wycisk sobie niezły zrobiłem i w sumie jest spoko, czuję się dobrze, chociaż troszeczkę jestem zmęczony i też chwilę się położyłem na łóżku i prawie zasnąłem, ale się ocknąłem i przebudziłem się i w zasadzie ćwiczyłem dalej i chyba ćwiczyłem jakieś 45 minut z przerwą też na obiad i jestem zadowolony z tego. W ogóle jestem zadowolony z dzisiejszego dnia, bo jakoś tak bardzo produktywny dzień mam dzisiaj i mnie to bardzo cieszy. Nawet pogoda się poprawiła trochę, nie ma takiego słońca i mnie kusiło. Przyznam się wam, że chciałem iść nawet na deskę, ale to jest w sumie trochę bez sensu, bo wiem, że jak się przyssam do tego, to będę później
tak zmęczony, że na rozmowie z psychologiem będzie po prostu dramat, więc lepiej się tak nie męczyć i sobie dzisiaj nie będę jeździł. Wcześniej jeszcze wziąłem leki, Neurowid, witaminę D3 i zaraz wezmę sobie jeszcze Sirdalut na spastykę, bo ostatnio coś mnie to tak trochę drażni, ta spastyka. W ogóle też taka historia z wczoraj. Wczoraj sobie postanowiłem, że nie wezmę sobie Sirdaludu, kiedy wyjdę sobie na taki krótki spacer tutaj po swoim osiedlu. I w sumie to był bardzo duży błąd, bo dałem sobie taki wycisk, że w sumie boli mnie teraz bardzo łydka w prawej nodze. Ta noga, gdzie mam właśnie niedowład. No i czuję takie napięcie bardzo duże i zaraz właśnie sobie wezmę Sirdalut, a potem wezmę sobie Betnigę, bo ogólnie to teraz sobie zmieniłem lekarstwa na pęcherz moczowy i wziąłem z Vesisolu, Vesicare, do Betmigi, bo w sumie jest bardziej efektywna niż Vesicare i jest lepiej, tylko że no cenowo to bardzo, bardzo się różni i to chyba wszyscy ci, którzy to biorą, to o tym wiedzą, że Betmiga jest dość droga. No dobra, ja już po kąpieli i w sumie nastąpiła aktualizacja planów. Mała aktualizacja planów, ponieważ rozmawiałem ze swoją dziewczyną przez telefon i poprosiła mnie, abym kupił jej jedną rzecz w Rossmanie po drodze, jak będę jechał do psychologa i w sumie to trochę zmienia postać rzeczy i trochę moje plany, bo będę musiał w sumie wyjechać trochę wcześniej, gdzieś tak jakieś 10-15 minut wcześniej niż planowałem. Ale w sumie to dobrze, bo dzięki temu siądę, bo dzięki temu będę jeszcze sobie szedł do sklepu kupić jakieś picie po drodze i w sumie na dobre to wychodzi. I biorę się właśnie zaraz za czytanie książek. Czy czytanie jednej konkretnej książki. Dobra, jest 16:52, za jakieś pół godziny. Wyjadę do psychologa. Dobra, myślę, że można już iść. No, także wyciągam rower i jadę. Dobra, rower wyciągnięty i będziemy już jechać. Także jeszcze jadę do sklepu, kupić to, co dziewczyna chciała i prosto do psychologa. Ojku, dobra, wróciłem do domu. Jestem już po spotkaniu z psychologiem i w sumie nagrywałem, znaczy planowałem coś tam też nagrać, takiego fajnego, jak tam gdzieś jadę czy coś, ale kurde, miałem taką sytuację. Wyobraźcie sobie, że gościu sobie szedł chodnikiem i ja trochę wolniej szedłem, znaczy jechałem, bo tam omijałem dziury i tak dalej. I nagle gościu mnie po prostu za rękę złapał. I że młody, daj tam pieniądze, coś takiego, nie? No ja w bardzo dosadnych słowach mu powiedziałem, że mu nie dam i że inne takie różne rzeczy. Ale no, naprawdę mnie to zszokowało i lekko przestraszyło. Ale ten, ale no, do czego zmierzam? Do tego, że po prostu tak mnie to wybiło, że wszystkie nagrane rzeczy później po prostu były takie dość emocjonalne i raczej tego nie będę nigdzie publikował. No ale fakt faktem, no gościu po prostu, no nigdy nie miałem takiej sytuacji. Jeszcze, że, znaczy, miałem takie sytuacje, że ktoś do mnie podchodził i pytał, czy dałem tam złotówkę, czy 2 złote, nie? Ale w życiu nie miałem tak, że po prostu gościu mnie za rękę na rowerze złapał. I to naprawdę było dość mega, mega, mega dziwne. Także jestem po spotkaniu z psychologiem. To w ogóle przed psychologiem było.
Później sobie pojechałem do takiej restauracji, zjadłem sobie zestaw kebab. Czemu nie? No i teraz w sumie będę chyba wegetował, nie wiem, będę chyba coś czytał. Na pewno sobie muszę odpocząć, posłucham sobie muzyki. I no, ja jakoś muszę na serio odpocząć, bo jestem padnięty dzisiaj. No, to wszystko przez to, że nie spałem dzisiaj dość długo. Także no, bardzo ciekawe zakończenie dnia. I w sumie to chyba wszystko, co chciałem dzisiaj przedstawić i do następnego. Cześć.